Mam nadzieję, że mnie słychać i nie będę dzwonił zaraz. Dobra, chyba działa. Okej, kilka sprostowań, to znaczy to nie będzie dokładnie ta sama prezentacja, która była w Trójmieście. Będzie trochę inaczej i będzie trochę o czym innym, ale tematyka podobna. Super. Mity niebezpieczeństwa. Dlaczego taki temat i o czym będzie? Zajmuję się tworzeniem stron na WordPressie, głównie deweloperką, to znaczy jako programista, nie grafiką i tak dalej. Zajmuję się też na przykład audytami bezpieczeństwa, tak jak poprzednio chyba, przed przerwą. Supportuję też, nie wiem, na Facebooku, na grupie WordPress.pl, czy tam WordPress Polska, na Stack Exchange'u i tak dalej. Odkąd WordPress miał jakieś takie większe wpadki z bezpieczeństwem, ten temat się często powtarza, tak? To znaczy, jak się wejdzie na grupę, to przeciętnie codziennie tam jakieś pytanie pada, że a, schakowali mi stronę, co mam zrobić? I generalnie jest tak, że na początku to ja bardzo chętnie odpowiadałem na to, tak? Tylko to jest zabawne przez pierwsze 4 pytania, po czym przez ostatnie 2 miesiące my wałkujemy w kółko te same tematy. I w każdym takim wątku pojawiają się ludzie, którzy wchodzą i rzucają jakimiś swoimi radami, które nie mają nic wspólnego z dobrymi radami. Są bez sensu na przykład. A fakt, że te rady się pojawiają w kółko, jest na tyle niepokojący, że może warto właśnie parę takich mitów niebezpieczeństwa to rozważyć i być może obalić. Dobra. W prezentacji są cytaty, one są delikatnie zmienione, ale to są cytaty albo z klientów, albo z, w każdym razie z rzeczywistej ludzi, tak? Jedziemy. Mit numer 1. Mam małą stronkę, nie jestem Microsoftem czy innym Sony. Kto by mnie miał atakować, po co? Tak? Kto twierdzi, że to jest prawdziwe? To znaczy, że małe strony nie są atakowane. Bo po co? Śmiało, ręce do góry. Nie? Naprawdę? Wszyscy wierzycie, że atakuje się wszystkich? Ja jestem pod wrażeniem. Autorem tego cytatu jest oczywiście jakiś tam klient. Dlaczego? Dobra, to może takie pytanie. Wszyscy myślicie, że to jest fałszywe, tak? Zdanie. W to nie wierzę, ale okej. Oczywiście to zdanie jest fałszywe, tak? Dlaczego się atakuje WordPressy? Po pierwsze dlatego, że 58,8% spośród CMS-ów w całym internecie, tak? Wszystkie strony, które używają CMS-a, to jest istotne, które używają CMS-a. Stan na 10 września 2015 rok, 58,8% to jest WordPress. Tak? Czyli jeżeli znajdziecie jakąś dziurę w WordPressie, którą uda wam się wykorzystać, i zaatakujecie WordPressy, to macie 60% stron CMS-owych w internecie, tak? No to już jest jeden powód, dla którego warto atakować. Drugi powód, dla którego warto atakować, to jest też jakaś tam, jakiś tam wyznacznik ilości. WordPress 4.3, to jest stan na 10 września, był pobrany 8 804 000 razy. Tak? Czyli jeżeli te 60% stron was jakby nie umiejscawia w liczbie bezwzględnej, no to mamy 8,5, no pewnie 9 milionów powiedzmy pobrań WordPressa 4.3. A na poprzedniej prezentacji kolega pokazywał, że te wersje najnowsze wcale nie są popularne, tak? To znaczy, że wcale nie jest tak, że większość WordPressów stoi na najnowszych wersjach. Czyli wyobraźcie sobie, ile tak naprawdę stron atakujecie, atakując WordPressy. I teraz jest jeden haczyk. Nie jestem Microsoftem czy Sony. Tak? Po co mnie atakować? Właśnie dlatego, że nie jesteście Microsoftem czy Sony. Microsoft czy Sony ma dział IT, security i tak dalej. Oni się zabezpieczą. Wy korzystacie ze współdzielonego hostingu. Nie wydajecie
nie wiadomo ile kasy na zabezpieczenie WordPressa, często o tym nie myślicie. Często nawet nie macie aktualnych WordPressów czy wtyczek. Więc jesteście po prostu łatwym łupem. I jasne, waszej strony konkretnej nie ma po co atakować. Ale jeżeli ja zdobędę milion stron internetowych, prostych blogów i wykorzystam takie exploity, które pokazywał kolega na poprzedniej prezentacji, to zobaczcie, do ilu użytkowników dotrę. Dobra, kolejny mit. Jak ktoś zaatakuje moją stronę, to z pewnością to zauważę, albo powiadomią mnie użytkownicy. To było piękne. To jest cytat użytkownika grupy WordPress.pl w dyskusji na temat aktualizacji, ale nieważne. W szczególności dodał jeszcze potem przyciśnięty, że a jeśli nie, to to nieistotne i nikomu nie zaszkodzi. Kto się z tym zgadza? Pięknie, dalej nikt. Ok, no więc po co atakować? Po pierwsze, spamerskie linki, tak? To znaczy wchodzę na waszą stronę, użytkownik jest przekierowywany na stronę XXX albo stronę jakąkolwiek. Po drugie, no, przekierowania, rozsyłanie spamu. Kto miał wpadkę, że jego blog zaczął rozsyłać spam? Przyznać się? No właśnie. Kto sam z siebie zauważył, że jego blog rozsyła spam? To znaczy zanim hosting stwierdził, ej, wysyłacie za dużo maili? A admin zdał się prywatny? Nie. No więc to macie fajny przykład, że wcale niekoniecznie wy to zauważycie. Ataki DDoS, to jest bardzo fajny przykład. W momencie, gdy wasz WordPress zaczyna atakować inne strony, zarażanie innych i tak dalej. No, w tym i tak dalej to się mieści na przykład to, co było właśnie na poprzedniej prezentacji, gdzie przykłady były już dość chyba radykalne. Więc jak widać, nie, to nie jest tak, że nie ma po co atakować WordPress. To nie jest tak, że użytkownicy wam powiedzą. Tak? Użytkownicy nie powiedzą wam o tym, że rozsyłacie spam. Użytkownicy nie powiedzą wam, że dzięki waszej stronie ktoś dostał się na ich komputer. Tak? To jest wasza odpowiedzialność. Jeżeli ja wchodzę na waszą stronę internetową, czy w szczególności na wasz sklep internetowy, tak? To ja ufam, że ja wam przekazuję dane osobowe, na przykład w sklepie internetowym. Tak? Przekazuję wam dane dotyczące transakcji. I ja wierzę, że wy to robicie zgodnie z prawem, odpowiedzialnie i bezpiecznie. A nie, że moje dane jutro znajdą się na serwerze rosyjskim na przykład i tak dalej. Dobra. To jest mój faworyt chyba. Byłem pewien, że obsługa hostingu się tym zajmuje i dba, żeby wszystko było jak należy. No więc nie. Obsługa hostingu zajmuje się tym, żeby hosting działał. I żeby wasza strona działała. Nie zajmuje się tym, żeby wasza strona była bezpieczna. Zajmuje się co najwyżej tym, że jak wasza strona nie jest bezpieczna, to wam ją zablokują. To było częste chyba na home'ie bodajże, gdzie nagle wszystkim przestały strony działać, bo plik z Ajaxem został zablokowany. I jeszcze statystyki. Statystyki z WPWide Security. 41% zaatakowanych WordPressów zostaje zaatakowanych dzięki luce zabezpieczeń hostingu. Tak? Więc jeżeli ktoś wierzy, że hosting dba o to, żeby wasza strona była bezpieczna, to 41%, nie? Ok. Ja jeszcze dorzucę, że dokładnie ten cytat, od którego zaczęliśmy ten mit, on się pojawił w kontekście takim, że na hostingu były jakieś pliki takie dość poufne. Tak? I one były publicznie dostępne. Nie były nigdzie linkowane, ale no jak najbardziej można było je pobrać. Tak więc nie, hosting nie dba o takie rzeczy. W czym hosting pomoże? To jest istotne. Hosting zablokuje bardzo chętnie, jeżeli zaczniecie rozsyłać spam, jeżeli wasz WordPress zacznie DDoSować, jeżeli wasz WordPress zacznie zarażać, hosting przyjdzie, uwali wam stronę, powie proszę sprawić, żeby było dobrze. Udostępni logi. Jak macie dobry hosting i zapytacie, który plik wysyła ten spam, hosting wam powie. Czasem się udaje uzyskać takie informacje. Udostępnij backupy. No, w
wszyscy udostępniamy backupy, bo wszyscy robimy backupy, prawda? Jak macie komputery domowe, to też robicie backupy. No i właśnie, jak gdzieś tam przy WordPressie już pracuję, nie wiem, z 8 lat. I wiecie co? Hostingi robią backupy. A potem przychodzi taki dzień, kiedy potrzebujecie tego backupu. I wtedy zazwyczaj pada takie coś w stylu, bo mieliśmy błąd systemu i akurat backupy z poprzedniego miesiąca nie działają. Albo tak, mam backupy robione co godzinę, ale wiecie co? Bo pamiętam tylko jeden ostatni backup. Co jeszcze było fajnego? A wiem, no, był na przykład klient, który miał własny serwer, wszystko było backupowane, wszystko było w chmurze, wszystko było cudownie. Backup był na tym samym serwerze, na którym była strona. Poleciała strona, poleciał backup. Przychodzi klient, płacze. Dzień dobry, panie Krzysztofie, bo pan nam robił 3 lata temu stronę, czy pan może ma gdzieś te pliki? Bo my już ich nie mamy. Więc tak, backupy hosting wam załatwi, tylko to wiecie, to tak jak z emeryturą. Okej. To jest bardzo fajny mit. O tym kiedyś była długa dyskusja, taka bardzo zażarta, kłótliwa i wręcz prawie momentami taka na argumenty siłowe na grupie WordPress.pl. Aktualizacja z poprawkami zabezpieczeń to straszenie ludzi. Wkrótce wyjdzie kolejna aktualizacja z nowymi poprawkami, tam będą nowe luki, więc szkoda sobie w ogóle tym zaprzątać głowę. Kto w to wierzy? Pięknie. No oczywiście to jest totalna bzdura, tak? To znaczy na poprzedniej prezentacji też kolega pokazał. Jeżeli ktoś nie słuchał, to zaraz jeszcze wam dopowiem. Jeżeli wychodzi aktualizacja, tak, to aktualizacja ma jawnie napisane, co aktualizacja poprawia. W szczególności ktoś, kto zna się na kodzie, może sobie zajrzeć, zobaczyć, jakie rzeczy dokładnie zostały poprawione. Kod WordPressa jest jawny. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli wychodzi aktualizacja i tam jest napisane, że łata taką a taką dziurę, to ja wiem, że wszystkie starsze wersje, które nie mają tej aktualizacji, mają dokładnie tą dziurę. To znaczy, że ja mogę ją wykorzystać. Jeżeli to są w szczególności aktualizacje zabezpieczeń na podstawie podatności, które są opublikowane, to macie już gotowe exploity. Wystarczy na sobie właśnie skopiować kawałek kodu, zrobić i już macie zaatakowaną stronę, tak? Jasne. Szkoda sobie tym zaprzątać głowę. Niech byle dzieciak umiejący czytać po angielsku, sorry, jest w stanie zaatakować waszą stronę na dzień dobry. Tego stryk i wie. Okej. Dobra. Kolejny mit. Po ataku, tudzież infekcji, przywrócimy stronę z backupu i wszystko będzie ok. Autorem jest support pewnej firmy, która lubi przywracać z backupu, cokolwiek się stanie. Dobra. Kto w to wierzy? Kto wierzy, że jak ktoś zaatakuje wam stronę, to nie ma sprawy, wystarczy przywrócić ją z backupu i jest cacy. Nikt nie wierzy? No ja nie wierzę, że nikt nie wierzy. Nie wierzę, że nikt nie wierzy, bo to jest pierwsze, co wam zaproponuje hosting. I ponieważ pracuję z klientami, to wiem, że jak hosting wam to zaproponuje, to wy powiecie tak, proszę to zrobić. Dobrze, skąd wiemy, z kiedy mamy dobry backup? Możemy spróbować sprawdzić, kiedy nastąpiła infekcja, przywrócić wcześniej. Pytanie jest, co jest powodem infekcji? Pytanie jest... Świetnie. Hostingi o czym zapominają? Właśnie, czy o czymś zapominamy? Bo rzeczywiście, powinno być tak, że przywrócimy z backupu stronę i jest super. Tylko, po pierwsze, co z plikami dodanymi? To wam podpowiem, że jak hosting przywraca backup, to bierze pliki z backupu i je kopiuje. W większości przypadków tak wygląda przywracanie backupu. Ale jeżeli ja w katalogu mam jakieś dodatkowe pliki, to one się nie nadpiszą. One się nie skasują same. One zostaną. Więc bardzo fajnie. Przywracam stronę do backupu. Dodatkowe pliki z podatnościami jak najbardziej dalej są na serwerze. Ja mogę sobie dalej backdoorować, co chcę. Po drugie,
I to jest najbardziej istotne. Jak się dowiemy, co robi malware? To, co się wam zainstalowało, tak? Jeżeli wyobraźcie sobie, że jesteście chorzy, idziecie do lekarza, tak? I lekarz stwierdza, wy jesteście zakaźnie chorzy, tak? To ja was zastrzelę i spalę. Wyleczeni. Super lekarz, nie? Ale wiecie, wyleczeni, tak? No nie jesteście już chorzy, nie zarazicie innych. Tylko dalej nie wiadomo, jak się zaraziliście, dalej nie wiadomo, jak was wyleczyć. Jeżeli pierwsze, co zrobię po tym, jak ktoś zainfekował waszą stronę, to jest skasuję tą stronę i postawię od nowa z backupu, to nie mam pojęcia, co robił ten kod. Być może on sobie na przykład przesłał dane waszych klientów na jakiś serwer. To może trzeba poinformować klientów, żeby zmienili hasła. A może ten malware na przykład dodał użytkownika, administratora w waszym WordPressie. To może trzeba tego użytkownika skasować. A może zrobić coś jeszcze innego. Może fajnie wiedzieć, co on robi. Po to, żeby podjąć jakąś akcję. Po drugie, może fajnie wiedzieć, co to jest za malware, bo jak sobie znajdziecie wklejkę, to możecie spróbować poszukać, czy przypadkiem to nie jest coś znanego. Jak jest coś znanego, to może się okazać, że to jakaś wtyczka ma podatność i wystarczy tą wtyczkę, nie wiem, usunąć, zmienić, zaktualizować. Więc jeżeli ktokolwiek po infekcji powie wam, no to przewrócimy backup, będzie pan zadowolony, tylko pogoncie, po prostu, pogoncie. Najpierw zrobić kopię tego, co macie na serwerze, to znaczy po to, żeby wiedzieć, co was zainfekowało. Wtedy przywrócić backup, żeby strona jak najszybciej ruszyła i na spokojnie z boku analizować, co was zainfekowało. Trzecia rzecz, o której wspomniał kolega, tak? Jeżeli mieliście infekcję i przywrócicie stronę z backupu, to za chwilę będziecie mieli tą infekcję znowu, no. Po prostu. To po prostu tak działa. Bo boty, które was zaatakowały, nie dość, że im się to udało, to one sobie bez problemu mogą zapamiętać adresy stron, na których to się udało. Bo jaki problem? Dobra. Jestem bezpieczny, bo na moich stronach używam tylko popularnych wtyczek. Skoro są popularne i płatne, to jest świetny argument, jak coś jest płatne, to jest na pewno dobre, to z pewnością są bezpieczne. Kto się z tym nie zgadza? Ręka do góry. Reszta się zgadza, tak? Okej. To głośne podatności z ostatniego roku mniej więcej. Red Slider. Ktoś słyszał, używał, zna, lubi, został zainfekowany? WPML. Tu macie datę, nie? WPML, ostatnia podatność to jest 2 września 2015. WooCommerce, 13 marca 2015. To jest data ostatniej podatności tam. Być może w historii jest więcej. Google Analytics, by Yoast. Gravity Forms. To WPML, Red Slider, Gravity Forms to są płatne wtyczki. Źródło macie napisane. Generalnie fajna strona, to znaczy fajnie jest sprawdzić wtyczki, których używacie. I fajnie jest się przekonać, że generalnie to nie jest tak, że popularna wtyczka jest bezpieczna. Tak jest takie przekonanie, że jak wtyczki używa 10 osób, to tam może być cokolwiek. Red Slider jest używany przez miliony stron, tak? I to nie przeszkodziło w niczym, żeby to była chyba najgłośniejsza podatność, tak? Bo się posypało wszystko jak leci, a tamtych podatności było kilka tak naprawdę, bo oni wypuścili poprawkę i ta nowa wersja i tak miała podatność. Wypuścili poprawkę i tak była podatność. I tam chyba przez pół roku była batalia z RefSliderem, albo można było sobie wgrywać pliki na wasz serwer i wykonywać inne jakieś takie czary. Więc nie, to naprawdę nie jest tak, że popularność wtyczki jest wyznacznikiem czegokolwiek. Popularność gazety nie jest wyznacznikiem poprawności języka polskiego w tej gazecie. Okej. Jak chcecie, to możemy
to zdążymy. Ktoś rzuci jakąś popularną wtyczkę, która na pewno jest bezpieczna? Nie słyszę? Nie istnieje bezpieczna. Nie istnieje, dobra, to nie będziemy sprawdzać. Dobra. To jest kolejny taki fajny haczyk. Motywy są odpowiedzialne tylko za wygląd. Tak? No, tak. Teoretycznie. Nie trzeba ich aktualizować, bo ich kod nie może zawierać błędów czy dziur. Kto się z tym nie zgadza? Kto aktualizuje motywy, które posiada? Jeżeli kupujecie motyw, to kto go aktualizuje? Nie jest tak źle, połowa mniej więcej. A więc tak. Motyw to kod PHP. Co więcej, kod PHP umieszczony na waszym serwerze. Kod PHP umieszczony na waszym serwerze nie ma znaczenia, czy należy do motywu, WordPressa, pluginów, czy jest zupełnie z boku. To jest kod PHP wykonywany na waszym serwerze. Koniec. I teraz znowu statystyki White Security. 29% zhakowanych WordPressów zostaje zhakowanych na skutek podatności motywu. I tu powinna wam się zapalić lampka. 41% to był hosting, 29% to jest motyw. Zauważcie, że na pluginy czy samego WordPressa zostaje już stosunkowo niewiele procent. Tak? 29% zhakowanych WP na skutek podatności motywu. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie dlatego, że wszyscy są przekonani, że motywów nie trzeba aktualizować. Po drugie dlatego, że masa ludzi, masa firm, niestety, ma taki nawyk, że jak klient kupi motyw, to oni nie zrobią motywu pochodnego, oni go zmodyfikują. Co dzięki temu? Dzięki temu nie ma szansy na aktualizację. Więc o ile WordPress jest kiepsko aktualizowany, jak tam było widać ze statystyk z poprzedniej prezentacji, ale jest aktualizowany, wtyczki są aktualizowane, to o tyle motywy są bardzo rzadko aktualizowane. I świetny przykład. 2015, 6 maja 2015 roku, miał wykrytą podatność. Tak? Ten taki super najpopularniejszy motyw, który jest instalowany na każdym WordPressie. I co więcej, tak, wy go macie nawet. Bo nikt, i to oznacza, że nikt z was motywów z serwera nie usuwa. Tak? Tak. No to bym przegrał zakład, ale już zaczyna być nieźle. Bo jeszcze nie tak dawno, jak się wchodziło na stronę, która miała na przykład 5 lat, to tam były wszystkie motywy od 2010. I tak, to jest druga rzecz. Kod PHP znajdujący się na waszym serwerze nie musi być włączonym pluginem, żeby dało się go wykorzystać. Szczególnie jeżeli ma grube podatności. A takie się to zdarzają. Awada. Tak? Kto zna Awadę? Chłopak nieźle zarobi na tym motywie, nie? To na pewno to jest dobrze napisane. 3 maja 2015. Divi. Tu macie lepszy przykład, bo z tego co pamiętam, za Divi nie stoi jeden chłopak, tylko firma, nie? No i to taka firma, która od dawna chyba robi w webowym biznesie. 3 maja 2015. PageLines. 22 stycznia 2015. To tak samo źródło. Możecie sobie potem sprawdzić motyw, z którego korzystacie. Jest jedna rzecz, w której być może macie rację. Mówiąc, że popularne wtyczki czy motywy są bezpieczniejsze. To jest kwestia tego, że przy niepopularnych wtyczkach jest mała szansa, że ktokolwiek je przeskanuje. I tą podatność wykryje. Dobra. I teraz się zaczyna część taka bardziej zaawansowana. Używamy oprogramowania X, które przeskanowaliśmy nasz serwer. Jesteśmy pewni, że nie zawiera on dziur czy błędów. Czy to zdanie jest prawdziwe? Jest prawie prawdziwe. Bo jeżeli używacie oprogramowania X, którym przeskanowaliście serwer i wiecie, że nie ma dziur, to wiecie, że nie ma tych dziur, na które przeskanowaliście. Więc możecie być pewni, że nie ma tych podatności, które próbuje wykryć to oprogramowanie. Nie sprawdzicie, czy nie ma innych podatności, więc nie bądźcie pewni, że wasza strona jest bezpieczna. Z bezpieczeństwem nigdy nie możecie być pewni. To jest tak samo jak z wydajnością.
Zawsze da się trochę przyspieszyć. Nigdy nie będziecie optymalni, zawsze będziecie bardziej optymalni. Tu tak samo możecie być bardziej bezpieczni. I teraz jeszcze taki eksperyment myślowy. Skąd pewność, że to oprogramowanie miało błędów? Jeżeli oprogramowanie miało błędy. I druga rzecz. Jeśli zabezpieczenie serwera jest takie proste, tak? To znaczy wystarczy przeskanować z głowy, to czemu autorzy wtyczki, czy autorzy motywu tego nie zrobią? Tak? Przecież jeżeli ja piszę wtyczkę i wystarczy przeskanować, żeby sprawdzić, że ona ma podatności, to ja sobie to raz, dwa przeskanuję i nigdy nie będę miał problemu z bezpieczeństwem z moją wtyczką. Ok. Kolejne. Używam wtyczki X, która pilnuje bezpieczeństwo mojej strony. Powiadomi mnie o wszystkim i ochroni przed każdym atakiem. Kto używa na stronie swojej wtyczek do bezpieczeństwa? Śmiało, ręce do góry. Jakich używacie? Rublona, dobra, o tym będzie zaraz. All-in-one security and firewall, pewnie, tak? Dobra. iTeams, Ninja Firewall. Ktoś? WordFence? Ja też używam WordFence, gdzieś tam na inny. WordFence. Sucuri, coś tam, Scan? Nie? Dobra. To jest takie hasełko, które się pojawia na grupie WordPressowej bez przerwy. Jak będziecie mieli infekcję, to co chwilę ktoś wam powie, zainstalujcie wtyczkę X, Y, Z. Kończycie potem w ten sposób, że macie tę infekcję w kółko. Trafiacie na przykład do mnie. Ja wchodzę na tą waszą stronę i najpierw tydzień zajmuje mi wygrzebanie waszej strony spod tych wtyczek. To teraz tak. Po pierwsze. WPW.DB. All-in-one Security. 7 kwietnia 2015 SQL Injection. WordFence, 8 grudnia 2014. iTeams Security. Kto tam podnosił łapkę, że iTeamsa używa? 15 kwietnia 2015. Bulletproof Security. Tego to już chyba nikt nie pamięta. XSS i Script Injection. Akunetics WP Security. I tak dalej. Tak? Sorry. Jeżeli wtyczka zabezpieczająca wasz serwer sama ma podatności, to ja nie wiem, jak wy wierzycie, że autor, który nie potrafi napisać bezpiecznego kodu, zabezpieczy waszą stronę przed czymkolwiek. Jeszcze zaraz do tego slajdu wrócimy. Będzie na koniec. Na mojej stronie używam wtyczki X do podwójnego logowania. Dzięki temu moja strona jest bezpieczna i nie mam się czym martwić. To jest częściowa prawda, nie? Znaczy to, że używacie wtyczki do podwójnego logowania, zabezpiecza was przed tym, że nikt się nie zaloguje na was, tak? Ale wiecie, to można prościej zrobić, bo jeżeli ktoś was atakuje brute force'em, to wystarczy zrobić htaccess'a i zablokować wam formularz logowania, żeby boty się wyłożyły. I tak dalej, i tak dalej. Co więcej, jeśli używacie takiej wtyczki, sprawdźcie, czy blokuje XML-RPC. Wiem, że Rublon blokuje, prawda? Dlaczego sprawdźcie? Bo o tym ludzie zapominają. A przez to, że zapominają, większość ataków brute-force'owych tak się powodzi. Bo są wykonywane właśnie przez XML-RPC, które jest znacznie szybsze. Dobra. Aha, no i jeszcze jedna statystyka. 8% zaatakowanych WordPressów poprzez słabe hasło. Tak? Więc możecie mieć sobie Rublona, czy jakąkolwiek inną taką wtyczkę. I tak naprawdę się zabezpieczacie przed 8% tylko ataków. Co z XML-RPC to powiedziałem, co zresztą podatności, to jest kluczowe, tak? To, że macie wtyczkę od podwójnej autentykacji, nie chroni was przed podatnością, nie wiem, SQL Injection. OK. Za pomocą wtyczki X zmieniłem adres wp-admin i ukryłem informację o tym, że ta strona to WordPress. Jestem bezpieczny. Kto się zgadza? Kto ukrywa informacje o swoim WordPressie? Dobra. Rozumiem, że robicie to po to, żeby być bezpiecznym, tak? No to po pierwsze. Jeżeli chowacie wp-admina, to najprawdopodobniej zaczęliście wtedy, gdy przyszedł do was hosting i powiedział, że macie dużo ataków, bo boty was atakują. Problem polega na tym,
że jeżeli WP admina zmienicie, to w przypadku większości wtyczek wasza strona zacznie generować 404. I teraz taki prosty eksperyment. Prosty, szybki eksperyment. Zajmuje wygenerowanie tej strony. Dobra, być może zmierzymy to do Sztokholmu. Generalnie haczyk jest taki, że wygenerowanie WP admina jest znacznie szybsze. No dobra, poszło z cache'u albo jakiś internal error, tak? Ale wygenerowanie WP admina jest znacznie szybsze niż wygenerowanie 404. Bo WordPress ma własne strony do WP admina, a 404 przechodzi przez pluginy, motywy i wszystko. Czyli jeszcze bardziej obciążacie serwer. Tak? Jeszcze jeden haczyk, który jest tutaj kluczowy. Przed niczym się za bardzo nie chronicie. Bo jeżeli ja wykorzystuję dziurę w refsliderze, to ja bez problemu i tak stwierdzę, że wy używacie refslidera. Bo macie jego style, macie jego klasy w kodzie, macie jego CSS-y, macie cokolwiek. Jeżeli chcę znaleźć konkretną wtyczkę, to i tak to zrobię. No właśnie, to hosting się ucieszy. I ostatni taki mit, to lubią powtarzać programiści PHP-a. WordPress to dziurawe badziewie, którego nie należy używać, co chwilę wypuszczają jakieś poprawki. No! I to prawie by się zgadzało. Tylko, czy niewidoczne nie istnieje? Znaczy, czy jeżeli ja wam napiszę własnego CMS-a i on będzie dziurawy jak żółty serek, to będziecie bardziej bezpieczni tylko dlatego, że używacie mojego dziurawego CMS-a i nie wiecie o tym, że są nuki? Bo ja wolę używać WordPressa, który ma podatności, ale te podatności są szybko naprawiane. Dobra, dzięki za uwagę już prawie, tylko jeszcze zrobimy sobie jeden haczyk. Tu mam taką stronę, ktoś używał WordFence'a, nie pamiętam. Tu mam taką stronę i na niej mam WordFence'a. Jest WordFence, sobie przeskanuję. I on mi pokazuje, że mam takie pliki zostały zmodyfikowane. Tak, to jest fajne, nie? Bo od razu widzicie, że jakiś malware wam zmodyfikował pliki. No ale czekajcie, bo jeżeli malware wam zmodyfikował pliki, to załóżmy, że jesteśmy takim malwarem i możemy zmodyfikować wam plik. Tak? Czyli prosta modyfikacja. Jest, poszło. No to zróbmy ten skan. Popatrzcie, ja zmieniłem tylko jeden plik i to nie ten, które były tu wymienione. Tak? Co się zmieniło? Nagle WordFence twierdzi, że moja strona nie ma żadnych problemów. Tak? Jest jakiś haczyk? Dlaczego tak się stało? Bo jeżeli wtyczka zabezpieczająca jest pisana w PHP, a mój malware polega na tym, że ja mogę się dostać na wasz serwer, bo macie jakąś podatność, i modyfikować PHP znajdujące się na waszym serwerze, to jeżeli jestem sprytny, to mogę sprawdzić, czy macie zainstalowaną wtyczkę WordFence, iTeams, Suguri Scan, czy cokolwiek tam jeszcze innego, jakąkolwiek popularną. I co zrobić? Zmodyfikować tą wtyczkę. Bo czemu nie? Odpowiem wam, że tu akurat WordFence'a wywaliłem jedną linijką. Nawet nie modyfikowałem tej wtyczki. To jest doklejka do motywu. OK? Dobra. Dzięki za uwagę. Mamy chwileczkę na pytania, żeby zadać.
takim razie, jeśli nie te dziurawe wtyczki do zabezpieczenia, to co polecasz, jak żyć? Polecam higienę pracy. Tak? Znaczy, nie instalujcie wtyczki tylko dlatego, że ona jest popularna. Jest mnóstwo takich pytań, gdzie ludzie pytają, jakie wtyczki należy zainstalować na młodej stronie. No, ludzie, wtyczki są po to, żeby robiły jakąś funkcję, tak? Nie instalujcie tych wtyczki tylko po to, żeby ją zainstalować. Aktualizujcie. Róbcie backupy. I to w większości przypadków wystarczy. Jeżeli złapiecie infekcję, to weźcie kogoś, kto wyczyści wam stronę z tej infekcji, a nie przywracajcie tylko backupy. Starczy. Tam jeszcze widzę jedno pytanie. Jaki serwer pan poleca? Bo skoro na pewno mamy duży wybór wśród serwerów, oczywiście wykluczamy wirtualki, ale są lepsze i gorsze, są lepsi administratorowie i gorsi. Jasne. Wkrótce pytanie. Polecam serwer, który jest szybki, wydajny, bezpieczny i najlepiej tani. Po co nam cztery? Proszę? Po co nam cztery serwer? Żeby był bezpieczny, szybki, tani i coś tam. Ja mam pytanie o te wtyczki do bezpieczeństwa. Odnażyłeś je totalnie, ale gdybyś miał tak krótko poradzić, czy używać, a jak tak, to której? Okej. Trudne pytanie. Ja powiem tak, ja od jakiegoś czasu używam Sucuri. Dlaczego? Dlatego, że jest lekka. Tak? To znaczy, to jest prosta wtyczka, która robi to, co ma robić. WordFence próbuje być takim wielkim kombajnem zabezpieczającym. W szczególności WordFence doinstalowuje tam chyba z 10 tabel do bazy danych. Tak? Sucuri jest fajne, bo ono sobie trzyma jakieś tam tylko hasze plików w pliku na serwerze, więc nie obciąża jakoś strasznie strony, tak? Więc używam Sucuri, ale tak jak mówię, no, to nie ma znaczenia, kto je używasz. Jak już coś się włamie na serwer, to... WordFence'a nie. Znaczy, szkoda zarzynać serwer. Tak? Jeżeli coś nie spełnia swojej roli, to nie używać. iTeams'a też nie mówię na przykład, tak? Michał, używać Rublona? Mnie się wydaje, to zależy akurat od zapotrzebowania, od tego, kto się loguje na daną stronę. Dokładnie. Największa wartość tu faktoralna, wiadomo, że jest raz te 8% tutaj, bo to wtedy tutaj pomoże, ale największa wartość według mnie to jest w sytuacji takiej, gdzie to jest wiele osób. Które się robią i teraz na przykład właściciel firmy czy takiego portalu chciałby zabezpieczyć po prostu ten portal, bo nie mamy wpływu bezpośrednio na to, jakie hasła nasi użytkownicy ustawią, tak. Gdzie je zapiszą, co się z nimi stanie, czy są te same wszędzie używane przez danego użytkownika, więc w tym sensie nawet jeżeli z jakiegoś powodu dojdzie do wycieku takiego hasła na przykład redaktora, no to właściciel portalu wtedy na tej zasadzie odczuje się pewniej, że zawsze jest jeszcze. Dokładnie, w szczególności nie zawsze mamy taki luksus jak panowie ze Szwecji, którzy po prostu zablokowali sobie WP admina na jakiegoś linka, tak? I mieli spokój. Okej, okay, ostatnie szybkie pytanie. Nie ma pytań. Dobrze, to zapraszamy. Dziękujemy jeszcze raz Krzyśkowi. Zapraszamy na króciutką przerwę, a po przerwie myślę 5 minut.